Cześć, tu Piotrek z Kubikorp. Zrobimy dzisiaj pomiar punktu niedostępnego z wykorzystaniem wcięcia liniowego i dalmierza Bluetooth w aplikacji QuickGNSS. Zapraszam do oglądania. Aby wykonać pomiar punktu niedostępnego w aplikacji QuickGNSS, należy skorzystać z narzędzia wcięcia. Skorzystamy też również z dalmierza laserowego przy połączeniu Bluetooth. Mierzymy nasz pierwszy punkt linii bazowej A, wybieramy przycisk i dajemy pomiar. Punkt został zapisany, następnie mierzymy odległość punktu do punktu niedostępnego. Długość została przesłana. Przechodzimy na punkt B. Wtyczamy się mniej więcej w linię budynku. Pionujemy. Mierzymy punkt B. A następnie odległość z punktu B do punktu wcinanego. Jak widzimy, aplikacja wyliczyła nam punkt wcinany. Możemy go podejrzeć na mapie lub zapisać. Zapisujemy nasz punkt. Jak widzimy, źródło jest źródłem obliczenia, więc punkt został wyznaczony w metodzie obliczeń punktu wcinanego. W filmie zobaczyliście, w jaki łatwy sposób wykonać wcięcie liniowe z użyciem dalmierza Bluetooth w aplikacji QuickGNSS. Dajcie znać w komentarzu, jakie funkcjonalności QuickGNSS chcecie poznawać dalej. Do zobaczenia!